za rok, stary, damy koncert w Spodku. To właściwie ciekawe, jakbyśmy mieli się nazywać. Faktofonika. Co to jest? Tak, przydźwięka głośnika. W ilu procentach ten film jest prawdą? Jak na to odpowiedzieć jednym zdaniem? No nie do końca się da, bo ja zawsze tłumaczę tak, że sposób, w jaki film przemawia, jest dosyć specyficzny, jest odmienny od, nie wiem, książkowego. Te wszystkie sytuacje były prawdziwe, ale one się nie wydarzyły w jednym czasie, nie? I jeżeli tak na to spojrzymy, to właściwie cały film jest prawdziwy. Wszystko ma swoje priorytety. Zajebiście. Słuchaj. Sorry. Przepraszam. Wpadnę później. Pomimo tego, że właśnie są różnice w wyglądzie, w głosie, w jakimś tam takim, nie wiem, ogólnym odbiorze, to udało im się to odtworzyć. Da się poczuć, że i w hasłach, i w jakichś tam zachowaniach potem w filmie, w jakichś tam akcjach, że to jest część nas. Jakieś pierwiastki naszych dusz po prostu. Przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę, a jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi kurwa nie wolno? Na Marcinie było to brzemię wielkie i czuliśmy, że on się tego też boi. Były momenty, kiedy już wątpiłem w to, czy on to wykona, nie? Bo jakby cały czas brakowało mi tego czegoś, nie? Tej kropeczki nad i. W pewnym momencie w Marcinie coś pękło. Kiedy ja już w zasadzie w niego zwątpiłem, to tak jak na tym haśle, który mamy na plakacie, on mi udowodnił, że on potrafi. Jak on mówił z kabiny, ja słyszałem go z głośników. Ja miałem wrażenie momentami, że do mnie magik gada, nie? I to było normalnie, aż miałem ciary po prostu na, wiesz, na całym ciele. No to jest zajebiste, że on po prostu, nie? Jego gra nie ogranicza się do grania ciałem swoim, ale jeszcze w ogóle głosem, intonacją, akcentowaniem, ekspresją, nie? Potrafił zagrać magika. W jakiej ciąży? A jak myślisz, w jakiej ja mogę być ciąży, idioto? To jest, stare, wszystko, co ja mam na świecie. Efekt jest według mnie piorunujący i festiwal w Gdyni już pokazał, że ten film na pewno zrobi trochę zamieszania na rynku muzycznym. No i mam nadzieję, że nasi słuchacze, fani PFK, ci, którzy się tam jarają tematem i dostaną odpowiedzi, zobaczą historię fajną i będą zadowoleni, a ci, którzy nie, w ogóle się z nami nie zetknęli, znajdą w tym filmie po prostu wartości uniwersalne. Które są spójne razem z nami, z PFK, żeby po prostu ciągle iść do przodu, wierzyć w to, co się robi i to daje szczęście jakby i robić to niekoniecznie bezkompromisowo i po trupach, ale z wiarą, z nadzieją, z miłością, wiesz, z dobrą energią po prostu, nie? Zajebiście, nie? Cześć, z tej strony Focus. Siema, z tej strony Rahim. Chcieliśmy was bardzo zaprosić na film. Jesteś Bogiem. Jesteś. I żadnych bisk. Pan Sobański was zapowie. A co oni w ogóle grają? Skąd ja mogę wiedzieć?